Beata Kozidrak już niedługo może mieć przed sobą prawdziwy debiut w zupełnie nowej roli. Piosenkarka ma zająć miejsce Ewy Farny. Fani Beaty są wprost zachwyceni najnowszymi informacjami. Beata Kozidrak w polskim showbiznesie znana jest od wielu lat. Piosenkarka zasłynęła wraz z zespołem, którego jest współzałożycielką. Mowa oczywiście o grupie Bajm, która niedawno obchodziła swój jubileusz na polskiej scenie. Wiele ich piosenek przeszło wręcz do legendy, a sam zespół stał się wprost kultowy. Już niebawem będziemy mogli zobaczyć wokalistkę w zupełnie nowej roli, w której dotąd jeszcze nam się nie prezentowała. Beata Kozidrak w zupełnie nowej roli. Ostatni rok dla wokalistki był bardzo trudny. Wszystko przez nagłą śmierć jej ukochanego brata, który wraz z nią współtworzył zespół Bajm. Dodatkowo skomponował wiele hitowych piosenek, które zna praktycznie każdy z nas. Beacie Kozidrak bardzo ciężko było się pozbierać po tej tragedii i nawet podczas wykonywania piosenek autorstwa Jarosława Kozidraka napływały jej łzy do oczu. Teraz według doniesień mediów czekają na wokalistkę zupełnie nowe wyzwania, dzięki którym będzie mogła chociaż na chwilę zapomnieć o żałobie. Nie da się ukryć, że będzie to dla niej zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ Kozidrak ma poprowadzić program w telewizji. Chodzi dokładnie o nową serię popularnego show stacji Polsat pod tytułem Śpiewajmy Razem. All Together Now. Do tej pory program był prowadzony przez Ewę Farną, która w końcu zrezygnowała z tej roli. Jak sama twierdzi, nie odnalazła się w takim formacie show. Chciałam was o swojej decyzji poinformować pierwsza, żeby nie doszło do dezinformacji, jak z moim innym programem, z którego podobno mnie wyrzucili. Chcę być szczera wobec swoich fanów. Lubię być jurorką, cieszą mnie muzyczne produkcje, niestety w tej akurat się nie odnalazłam. Z tym ryzykiem wchodziłam w nową formułę programu i jest to zjawisko naturalne, tak bywa. Przynajmniej wczuję się głębiej w muzę, potrzebuję tego, dla równowagi, poinformowała Farna. Bez wątpienia fani Kozidrak bardzo chętnie zobaczyliby ją w tak odmiennej roli. Dodatkowo dla samej wokalistki mogłoby to stanowić niezwykłą przygodę, która mogłaby zmienić sporo w jej karierze.